Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Hurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Watt. Wyżnianka 32. W murach pierwszego LO imienia Tadeusza Kościuszki odbyło się spotkanie z Aleksem Dancygiem. Poświęcone ono było spotkaniom polsko-izraelskim, które koordynowane są przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Inicjatorem spotkania był nauczyciel historii w liceum na Górce Mariusz Bieniek. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kraśnickich szkół średnich oraz publicznego gimnazjum nr 2. Podczas rozmowy uczniowie mogli dowiedzieć się, jakie cele przyświecają wspólnym polsko-izraelskim spotkaniom młodzieży oraz na jakie trudności napotykają organizatorzy tego przedsięwzięcia. Przeważająca część prawie dwugodzinnego spotkania poświęcona była pytaniom uczniów do gościa z Izraela. Pytania dotyczyły skomplikowanych relacji polsko-żydowskich, sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie, losów Żydów po Holokauście czy różnic pomiędzy kuchnią polską a żydowską. Aleks Dancyk jest współpracownikiem Instytutu Yad Vashem oraz gorącym orędownikiem porozumienia polsko-żydowskiego. W 1957 roku, mając 9 lat, wyjechał z rodzicami i siostrą z Warszawy i zamieszkał w Izraelu, w kibucu Nir Oz. Tam skończył szkołę i studiował historię na uniwersytecie. W latach 80. XX wieku zaangażował się w organizację wymiany polsko-izraelskiej młodzieży. Jest również koordynatorem seminariów w Yad Vashem dla nauczycieli z Polski, w których udział brali również nauczyciele z kraśnickich szkół. Podczas pobytu w pierwszym LO imienia Tadeusza Kościuszki Aleks Dancyk opowiadał o swoim pobycie w armii izraelskiej, z którą walczył jako komandos w wojnie Jom Kippur w 1973 roku, która nie przeszkodziła mu słuchać na froncie w radio relacji z meczu Polska-Anglia na Wembley. Wszystkich zaskoczyła znajomość zagadnień z dziedziny polityki, literatury czy sportu polskiego. Gość przyznał, że kibicował polskim sportowcom na igrzyskach w Soczi, ciesząc się z medali Stocha, Kowalczyk czy Brudki. Aleks Dancyk wyraził nadzieję, że w Kraśniku nadal będą odbywać się spotkania z młodzieżą z Izraela. Wspomniał również o możliwościach rewizyty uczniów z pierwszego LO w Izraelu już w niedalekiej przyszłości. Bardzo wysoko ocenił zaangażowanie i przygotowanie uczniów i nauczycieli z Górki w organizację pobytu grup izraelskich w naszym mieście. Mamy nadzieję, że wspólne polsko-izraelskie spotkania przyczynią się do przełamywania wzajemnych uprzedzeń i stereotypów, i to zarówno wśród Polaków, jak i Żydów.